przyjaciele, chciałam wam powiedzieć świadectwo. Świadectwo cudu, uzdrowienia i w ogóle działania wiary. Wiecie, ja mam brata według ciała, z którym nie miałam kilkanaście lat kontaktu. Jest ode mnie młodszy o 5 lat. Miesiąc temu ponad dowiedziałam się, moja córka mieszka w Anglii na stałe, tam gdzie mój brat, że mój brat trafił do szpitala w stanie krytycznym, znaleźli go w domu półmartwego, reanimowali go. I rokowania były takie, że no nie było rokowań, ponieważ pompa za niego pracowała, serca nie oddychał, był podłączony do respiratora, był nieprzytomny, był wiele tygodni, można powiedzieć, w śpiączce, bo ponad 2. I w momencie, kiedy się o tym dowiedziałam, uruchomiłam tutaj, wiadomo, kościół, wstawienników, pastora, zaangażowałam bliskie osoby w modlitwę, ale też sama stanęłam w wierze w ogóle o życie mojego brata i wiedziałam w sercu swoim, że mój brat nie jest zbawiony po prostu i że jakby umarł, to by po prostu poszedł do piekła. Słuchajcie, powiem wam, że 3 razy umierał na intensywnej terapii przez te 3 tygodnie, co leżał. 3 razy im zjeżdżał i my bardzo często właśnie z Niną modliłyśmy się po prostu i występowaliśmy przeciwko temu z Ewą i z innymi tutaj ludźmi w kościele. Ale wam powiem trochę o tej drodze wiary, ponieważ pomimo tego, że ja wiedziałam, że są wstawiennicy, są ludzie po prostu obok, w tym miejscu wiary, w którym ja stanęłam o życie mojego brata, byłam sama. Pomimo wsparcia modlitewnego byłam ja i Bóg i moja wiara. Wiara w Boga po prostu. I powiem wam, że z każdej strony atakowały mnie słowa po prostu śmierci przez ludzi z naszej rodziny według ciała, którzy po prostu nie są nawróceni. Jak są, no to jest moja córka, to ona też dopiero się co niedawno nowo narodziła i było to bardzo trudne poprzez różnego rodzaju rzeczy, które się włączały na YouTube. Raz Dany Moller właśnie powiedział i mi nagle umarł brat. Wyskoczyło mi takie nauczanie. Ja powiedziałam nie, to nie jest do mnie. Amen. Mówię precz w imieniu Jezusa. I było, słuchajcie, było bardzo trudno. Ja doświadczyłam wiary taką, jaka ona jest. Pierwszy raz po prostu spotkałam się w takim miejscu wiary, w którym nigdy nie byłam, a przez parę lat po moim nawróceniu wołałam do Boga, użyj mnie, chcę wskrzeszać z martwych, ja chcę w ogóle, chcę być kozakiem, wiecie, i doświadczyłam po prostu, jaka jest ta wiara i czym jest pełni zaufanie do Boga. I powiem wam, że to było niesamowite, ponieważ za każdym razem, kiedy przychodziły informacje, które były uwalniane przez lekarzy na temat życia i zdrowia mojego brata, a były to bardzo takie trudne informacje, ponieważ było właśnie, że znowu go ratują albo po prostu nie oddycha, albo że po prostu wyszło w trakcie też tego pobytu jego w szpitalu. Nina miała też słowa wiedzy, modliliśmy się, że on po prostu miał uszkodzony mózg. I najprawdopodobniej miało być tak według nich, że po prostu jak się obudzi, mógłby być rośliną do końca życia i generalnie on się nie wybudzał. I wiecie, okazało się, że oni podjęli decyzję taką, że oni odłączą mojego brata, bo minęło już 3 tygodnie i to po prostu jest bardzo dużo okres czasu. Jak ktoś leży w śpiączce, dostaje leki, oni już nie będą mu po prostu podawać tych leków i oni go odłączą. I wiecie, my wtedy stanęłyśmy z Niną, pamiętam tą modlitwę naszą ostatnią w wyłomie i zaczęłyśmy w ogóle się modlić i ja zaczęłam krzyczeć i powiedziałam, wstań z martwych, nie? Wstań z martwych po prostu, słuchajcie. I jak się rozłączyłyśmy z Niną, ja się popłakałam, padłam na podłogę i powiedziałam, Boże, zrobiłam już wszystko. Ja mówię, teraz po prostu modlę się modlitwą poddania do Ciebie i wypełni mi taki Boży pokój ponadnaturalnie. I pamiętam, to była godzina około 19:00, zadzwonił mój tata. I wiecie, wieści były takie, że on leży pod tymi maszynami i nie oddycha, nie ten. I mój tata mówi do mnie takie słowa. Małgosia, Krzysiu do mnie zadzwonił ze szpitala. Wyobrażacie sobie, on po prostu wstał z martwych. Także chcę oddać po prostu Bogu chwałę. W ogóle oddaję Ci, Jezus, chwałę za to w ogóle świadectwo, bo to jest cud. Ale wam powiem jeszcze jedno. Ponieważ nie mieliśmy kontaktu przez kilkanaście lat i ja nie chciałam robić nic po ludzku i powiedziałam, Boże, ja w ogóle oddaję to Tobie. Ja chciałam tam pojechać oczywiście do Niego, ale okoliczności były takie, że to było przed świętami. Bilety dla mnie i dla Nana kosztowały 2000. Powiedziałam, znowu, Boże, poddaję się. Powiedziałam, nie naruszę Jego woli. Jeśli nie chcę mieć po prostu kontaktu, nie zrobię nic.
żeby się po prostu w jakikolwiek sposób narzucić. Wiecie, co się stało? On zadzwonił do mnie z tego szpitala. On zadzwonił do mnie z tego szpitala. W ogóle było moje urodziny. Ja miałam go w 20 grudnia urodziny. A następnego dnia on już był w Polsce u mnie w domu. Słuchajcie, on wyszedł z intensywnej terapii. Pierwszą rzeczą, jaką po prostu zrobił, to przyleciał do mnie. Taki jest Bóg. On nas połączył. I wiecie, ja jak modliłam się w ogóle o mojego brata, usłyszałam tego Dany Mullera, tu gdzieś słowa taty, innych ludzi gdzieś tam z boku, to powiedziałam w ogóle, Boże, ja się chwyciłam tego Twojego słowa, że ja i mój dom zbawieni będziemy, nie? Ja mówię, Ty mi to obiecałeś. Mówię, to jest w ogóle Twoja obietnica. I ja dzisiaj w ogóle ogłaszam, że ja i mój dom jesteśmy zbawieni. I oddaję Jezusowi chwałę za to uzdrowienie, za ten cud i za to pojednanie. Amen. Amen.